Cześć! Dziś pokażę Wam, jak stworzyć kartkę ślubną na ploterze Silhouette Portrait 3. Jest to najmniejszy ploter z rodziny Silhouette i świetnie sprawdza się w zastosowaniu hobbystycznym, a dzięki swoim wymiarom spokojnie zmieścisz go nawet w szufladzie domowego biurka. Tworzenie kartki rozpoczynamy od wykonania projektu w programie Silhouette Studio. Pierwszym krokiem będzie stworzenie bazy kartki. Wymiary prostokąta wpisujemy w programie, a następnie rysujemy linię przerywaną i wyśrodkowujemy. Linia posłuży nam za miejsce zgięcia bazy. Gdy projekt jest już gotowy, zostaje nam włączyć urządzenie, zdjąć folię ochronną maty, umieścić na niej papier i załadować do plotera. Ploter wycina dla nas przygotowany projekt. Po zdjęciu go z maty w łatwy sposób zaginamy bazę w połowie karty. Teraz czas na wycięcie kolejnych arkuszy papieru. Jego odcienie wybieramy od najciemniejszego do najjaśniejszego, dzięki czemu po sklejeniu uzyskamy efekt przestrzenny. Gotowy projekt zdejmujemy z maty za pomocą narzędzia szpatułka, aby nie uszkodzić drobnych elementów. Klejenie warstw. Rozpoczynamy od przyklejenia prostokąta z tłem na bazę kartki. Kolejne warstwy podklejamy za pomocą taśmy piankowej i nanosimy jeden na drugi. Na koniec za pomocą kleju w sztywcie nanosimy detale, takie jak ramka i para młoda. W taki sposób stworzyliśmy wyjątkową, personalizowaną kartkę na ślub. Jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków.